Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki B.A. Paris zatytułowanej Pozwól mi wrócić. Przełożyła Magdalena Koziej. Czytają Magdalena Szejbal i Maciej Kowalik. Dwanaście lat wcześniej. Przesłuchanie Finn McQuaid. Data 15 marca 2006 Godzina 345. Miejsce Fonsz. Wracaliśmy właśnie z Nart w Merzew. Postanowiłem po drodze zatrzymać się w Paryżu, bo Leila nigdy tam nie była. Zrobiłem jej niespodziankę. Zjedliśmy kolację w restauracji w pobliżu katedry Notre-Dame, a potem przeszliśmy się nad Sekwaną. Mogliśmy tam przenocować, teraz żałuję, że tak nie zrobiliśmy, ale oboje chcieliśmy jak najszybciej znaleźć się w naszym wiejskim domku w St. Marys w Devonshire. Z Paryża wyruszyliśmy około północy. Po mniej więcej półtora godzinnej jeździe musiałem skorzystać z toalety, więc zjechałem z autostrady na parking piknikowy Fonsz. Nie ma przy nim stacji obsługi, nie można zatankować ani nic kupić, ale wiedziałem, że są toalety, bo już wcześniej się tam zatrzymywałem przy okazji wyjazdów narciarskich do Merzew. Miejsce było wyludnione, stał tylko jeden samochód, o którym już wcześniej mówiłem, zaparkowany przed pawilonem z toaletami. Po drugiej stronie, w wydzielonej zatoczce, stało kilka ciężarówek. Musiały być co najmniej dwie. Ta, której odjazd zauważyłem i druga, z której kierowcą później rozmawialiśmy. W samochodzie turlała się pusta butelka po wodzie, a w drodze z Merzew jedliśmy jakieś przekąski, więc, żeby się pozbyć śmieci, minąłem pawilon z toaletami i podjechałem na sam kraniec parkingu, gdzie stał śmietnik. Trzeba było zaparkować przed toaletami i podejść do śmietnika. "Gdybym tak zrobił, byłbym bliżej. Powinienem być bliżej." Leila spała. Zasnęła, gdy tylko wjechaliśmy na autostradę, a że nie chciałem jej budzić, posiedziałem chwilę w samochodzie, żeby się odprężyć. Przebudziła się, kiedy zacząłem zbierać rzeczy do wyrzucenia. Nie chciała korzystać z tamtejszej toalety. Powiedziała, że woli zaczekać, aż zatrzymamy się na porządnej stacji, więc jak wysiadałem z samochodu, powiedziałem, żeby zablokowała drzwi." Bo nie czułem się dobrze z tym, że ją tak zostawiam po ciemku. Ona nienawidzi ciemności. Wchodząc do pawilonu z toaletami, minąłem się z mężczyzną, który go właśnie opuszczał, a chwilę później usłyszałem warkot odjeżdżającego pojazdu. Facet był niższy ode mnie, miał może z metr osiemdziesiąt, i chyba ciemne włosy, a na pewno ciemną brodę. W toalecie uwinąłem się szybko. Nie podobało mi się tam czułem niepokój, jakby ktoś mnie obserwował. Może dlatego, że drzwi jednej z kabin były zamknięte. Kiedy wracałem do samochodu, usłyszałem, że ciężarówka rusza z zatoczki parkingowej i odprowadziłem ją wzrokiem, gdy zmierzała drogą dojazdową ku autostradzie. Kierowca jechał szybko, jakby się śpieszył, ale wtedy mnie to wcale nie zastanowiło. Z oddali widziałem zarys naszego samochodu, jedynego, jaki pozostał na parkingu, bo tamten, który stał wcześniej przed toaletami, zdążył już odjechać. Dopiero gdy byłem bardzo blisko zauważyłem, że Leili nie ma w samochodzie i pomyślałem, że pewnie zmieniła zdanie i postanowiła jednak skorzystać z toalety. Pamiętam, że obejrzałem się, bo sądziłem, że biegnie za mną. Wiedziałem, że musi się czuć w tym miejscu tak samo nieswojo jak ja, ale jej nie było. Więc wsiadłem do samochodu, żeby na nią zaczekać. Jednak ciemność wzmagała mój niepokój, więc uruchomiłem silnik. I podjechałem do pawilonu z toaletami, gdzie była przynajmniej odrobina światła. Nie chciałem, żeby Leila musiała po ciemku wracać do samochodu. Wkrótce zacząłem się denerwować. Wydawało mi się, że coś jest nie tak, skoro Leila jeszcze się nie pojawiła, więc wysiadłem z samochodu i przeszedłem na damską stronę pawilonu, żeby jej poszukać. W środku były trzy kabiny, dwie puste, ale drzwi trzeciej zastałem zamknięte i założyłem, że Leila tam jest. Zawołałem ją, a kiedy nikt nie odpowiedział, pchnąłem drzwi. Otworzyły się z łatwością, zobaczyłem, że Leili nie ma w środku, więc pośpieszyłem na zewnątrz i zacząłem ją nawoływać, myśląc, że może kiedy wyszedłem z samochodu, postanowiła się przejść, by rozprostować nogi albo odetchnąć świeżym powietrzem. Ale chociaż tak pomyślałem, wiedziałem, że nigdy by się nie oddaliła, nie w nocy, bo, jak mówiłem, nienawidzi ciemności, a było ciemno choć okowy kol. Pobiegłem za pawilon sądząc, że mogła tam pójść, ale jej tam nie było wtedy wyjąłem latarkę z bagażnika i rozszerzyłem krąg poszukiwań obszedłem cały parking wołając ją w zatoczce wciąż stała jedna ciężarówka podszedłem do niej i zawołałem w nadziei, że znajdę kogoś, kto mi pomoże szukać jednak w kabinie kierowcy nikogo nie było a kiedy załomotałem w drzwi nikt nie odpowiedział więc uznałem, że kierowca śpi z tyłu Próbowałem się do niego dobić, jednak nikt nie wyszedł tylnymi drzwiami. Wyjąłem telefon i okazało się, że brak zasięgu. Nie miałem pojęcia, co robić dalej. Nie chciałem odjeżdżać, bo bałem się, że Lejla gdzieś upadła i leży ranna, ale wiedziałem, że nie dam rady jej odnaleźć jedynie z latarką. Tak więc znów wsiadłem do samochodu i pojechałem jak najszybciej na najbliższą stację benzynową. Wbiegłem na nią, wzywając krzykiem pomocy. Ludziom na stacji trudno było mnie zrozumieć, bo słabo mówię po francusku, ale w końcu zgodzili się zadzwonić na lokalny posterunek policji. A potem przyjechaliście i mówiliście dobrze po angielsku, i zabraliście mnie z powrotem na parking piknikowy, by pomóc poszukać Lejli, bo musiałem ją odnaleźć. Takie zeznanie złożyłem, siedząc w komisariacie gdzieś na poboczu autostrady A1 we Francji. Powiedziałem prawdę ale nie całą. Część pierwsza. Teraz. Telefon dzwoni, kiedy opuszczam imponujące biuro Harego przy London Wall i jestem przy przeszklonym holu. Odwracam się i sprawdzam godzinę na cyfrowym wyświetlaczu nad biurkiem recepcjonistki. Jest dopiero 16:30, ale chciałbym jak najszybciej dotrzeć do domu. Wiele miesięcy zajęło mi wytrwałe nakłanianie Granta Jamesa, słynnego magnata biznesowego, by zainwestował pięćdziesiąt milionów funtów w nowy fundusz Harego i chętnie to uczczę. W ramach podziękowania Harry zaprosił dziś wieczorem mnie i Ellen do Hideout, najlepszej restauracji w Cheltenham i wiem, że Ellen będzie zachwycona. Zerkam ze zniecierpliwieniem na telefon w nadziei, że nie będę musiał odebrać. Wyświetla się nazwisko dzwoniącego. To Tony Hedon z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Policji w Exeter. Poznaliśmy się przed dwunastu laty, kiedy zostałem aresztowany jako podejrzany o zamordowanie lejli, a potem zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Po lewej od recepcji jest łukowata stalowa ławka, więc podchodzę tam, stawiam teczkę na metalowym siedzisku i odbieram połączenie. Tony, mówię. Miło Cię słyszeć. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ależ skąd? Słyszę, że głos Tonego brzmi poważnie, jak zawsze, gdy dzwoni, by mi zakomunikować, że francuskie władze znalazły ciało jakiejś niezidentyfikowanej kobiety. Domyślam się, jak niezręcznie Tony musi się przy tym czuć, więc wale prosto z mostu. Czy znaleziono kolejne ciało? Nie, nic z tych rzeczy. Zapewnia. Mówi z miękkim akcentem z Devonshire. — Tylko, że Thomas Winter, wiesz, twój były sąsiad z St. Mary's, zjawił się wczoraj w komisariacie. — Thomas? — pytam zdziwiony. — Tyle lat minęło, nie sądziłem, że jeszcze żyje. Jak się miewa? — Fizycznie całkiem nieźle, ale widać, że wiek robi swoje. Dlatego nie chcemy przywiązywać zbytniej wagi do tego, co powiedział. Dodaje i zawiesza głos. Czekam co będzie dalej a tymczasem zastanawiam się szybko co Tomasz mógł im naopowiadać ale od razu przypominam sobie że zanim Leila i ja wyjechaliśmy na wakacje do Francji zanim zniknęła Tomasz znał nas wyłącznie jako bardzo szczęśliwą parę dlaczego co takiego powiedział pytam w końcu że wczoraj widział Leilę na chwilę zamiera mi serce Kładę wolną rękę na chłodnym, metalowym oparciu ławki, starając się przyswoić to, co właśnie usłyszałem od Toniego. Wiem, że czeka, aż coś powiem, ale nie jestem w stanie nic wydusić, więc pozwalam mu zagadać ciszę. Twierdził, że zobaczył ją, jak stała przed domem, a kiedy wyszedłby z nią porozmawiać, uciekła. Ciągnie. Bo to nie była ona. Mówię neutralnym tonem. To właśnie zasugerowałem. Przypomniałem, że ostatnio widział ją dwanaście lat temu, ale odparł, że poznałby ją nawet po pięćdziesięciu. Miała na głowie kaptur, ale on stanowczo twierdzi, że to była Leila. Chodziło mu o sposób, w jaki stała. Ale z nią nie rozmawiał? Nie. Powiedział cytuję. Zawołałem ją po imieniu i odwróciła głowę, ale kiedy mnie zobaczyła, uciekła. Podobno pobiegła w stronę stacji, ale o tej porze kasa biletowa była zamknięta i jak dotąd nie trafiliśmy na nikogo, kto widział kobietę czekającą na pociąg. Nie ma tam kamer, więc nic więcej nie wiemy. Szukam właściwej odpowiedzi. Chyba nie sądzisz, że to rzeczywiście była Leila odzywam się w końcu. Nie po tylu latach tony ciężko wzdycha. Raczej składam tu na karb wybujałej wyobraźni pana Wintera. Pomyślałem, że powinieneś wiedzieć. To wszystko. Dziękuję, Tony. Chcę się rozłączyć, ale czuję, że jeszcze nie wypada. Kiedy przechodzisz na emeryturę? Zdaje się, że we wrześniu. Tak, zostało mi tylko kilka miesięcy. Ale nie bardzo wiem, co wtedy ze sobą pocznę. Chwytam się tego. Na początek możesz przyjechać do nas w odwiedziny. Wiem, że Ellen bardzo by chciała się z tobą zobaczyć. Jasne. Przyjadę. Może wyczuwa, że nie pale się do rozmowy, bo mówi, że ma do załatwienia jeszcze jeden telefon. Stoję przez chwilę starając się ułożyć sobie wszystko w głowie. Zastanawiam się, dlaczego Tomas pomyślał, że widział Lejle. Dokonuję szybkich obliczeń. Jego osiemdziesiąte urodziny świętowaliśmy tuż przed wyjazdem na te feralne wakacje we Francji w roku 2006, co oznacza, że Tomas ma obecnie dziewięćdziesiąt dwa lata. W tym wieku ludziom plączą się różne rzeczy, więc łatwo zbywa się ich słowa. Lekceważy to, co rzekomo widzieli. Ot, zwykłe bredzenie staruszka. Uspokojony wyjmuję kluczyki z kieszeni i ruszam na parking. Jazda do domu jest niewiarygodnie wolna, jak to zwykle bywa w piątkowe popołudnia. Kiedy przy wjeździe do wioski mijam tablicę z napisem Witamy w Simons Bridge". Prosimy jechać wolno, zaczyna powracać ożywienie wywołane nowym kontraktem. Dobrze, że Harry zarezerwował stolik w hideout. Powiedział, że powinienem zamówić stek z sarniny i pewnie tak zrobię. Minutę później zajeżdżam pod dom. Może z zewnątrz nic specjalnego, ale w środku mam swoją przystań, a ogród to moja świątynia. Zazwyczaj Ellen stoi w progu, niecierpliwie mnie wypatrując. Ja też nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. Przeważnie słysząc chrzęst opon na żwirze, odrywa się od ilustracji, nad którą właśnie pracuję i otwiera drzwi, zanim jeszcze wysiądę z samochodu Jednak nie teraz I dziś wydaje mi się to złowieszcze Sztorcuje się za głupie myśli Mówię sobie, że przecież Elen nie zawsze otwiera drzwi, a gdybym zadzwonił z wyprzedzeniem i przekazał dobre wieści, oczywiście by na mnie czekała Chciałem jednak powiedzieć jej osobiście, widzieć ją, gdy będzie mówiła, że jestem mądry, a nie tylko to usłyszeć. Wiem, brzmi jakby chodziło o rozbuchane ego, ale rzecz w tym, że zawarcie umowy z Grantem Jamesem jest najważniejszym wydarzeniem w mojej karierze. Złowienie takiej grubej ryby daje kopa adrenaliny. Jeszcze większego niż haj, który mam, gdy uda mi się przechytrzyć rynki. Zgrzyt klucza w zamku też nie przywołuje jej do drzwi. Nie sprowadza nawet pegi naszej rudej seterki, co jest jeszcze dziwniejsze. Zamiast nawoływać, tknięty niepokojem idę poszukać Ellen. Kiedy otwieram uchylone drzwi do salonu, widzę, że siedzi skulona na jednym z foteli, ubrana w niebieską koszulę jeansową, którą stale podwędza mi z szafy. Nie mam nic przeciw temu, uwielbiam jak w niej chodzi. Ellen ma podkulone kolana, koszulę naciągnęła na nie niby namiot. Wzdycham cicho z ulgą, że ją tam znalazłem, ale natychmiast się spinam, bo Ellen patrzy niewidzącym wzrokiem w okno, mając oczy utkwione w odległej przeszłości. Dawno nie widziałem tego spojrzenia, ale znam je aż za dobrze. Wyjaśnia ono dlaczego Peggy, zawsze tak wyczulona na nastroje Ellen, leży cicho u jej stóp. Ellen? Odzywam się cicho. Odwraca ku mnie głowę, a jej spojrzenie nabiera ostrości. Elen zrywa się na równe nogi. Przepraszam, mówi z żalem, idąc do mnie śpiesznie. A Pegis sunie spokojnie za nią. Widać, że ma swoje lata. Odpłynęłam myślami. Właśnie widzę. Elen zadziera głowę i daje mi causa. Jak ci minął dzień? Dobrze, mówię, zatajając na razie dobre wieści o kontrakcie. A tobie? Też dobrze. Jej uśmiech jest nieco wymuszony. A o czym tak rozmyślałaś, kiedy wszedłem? Kręci głową. O niczym. Zadzieram palcem jej brodę, by nie mogła uniknąć mojego spojrzenia. Wiesz, że nie ze mną te numery. Naprawdę nic takiego, upiera się. Mów. Wzrusza lekko ramionami. No nic, tylko że jak wróciłam z popołudniowego spaceru z Pegi, znalazłam to. Wkłada rękę do kieszeni koszuli i coś wyjmuje. Leżało na chodniku przed domem. Patrzę na malowaną drewnianą laleczkę we wnętrzu jej dłoni i wzdrygam się zszokowany, po czym natychmiast przeszywa mnie wściekłość, bo przez jedną szaloną chwilę myślałem, że szperała w mojej pracowni. Ale przypominam sobie, że Elen nigdy by czegoś takiego nie zrobiła i staram się szybko ochłonąć... Zresztą powiedziała przecież, że znalazła laleczkę na chodniku przed domem. Pewnie ktoś zgubił rzuca mnie dbale. Może jakieś dziecko, które wracało ze szkoły? Wiem, tylko że przypomniała mi urywa. tak? napieram, nastawiając się psychicznie na odpowiedź, którą z góry znam. O O'Leilly. Jak zawsze to imię jakby zawisa między nami. A dziś, z powodu telefonu to niego wydaje się cięższe niż zwykle. Nagle Ellen Parska śmiechem, który osłabia napięcie. Przynajmniej mam teraz komplet. I oczywiście wiem, do czego piję. To Lejla pierwsza opowiedziała mi o tym, że każda z nich miała swój komplet matrioszek, tych rosyjskich lalek, które się wkłada jedną w drugą, a pewnego dnia najmniejsza laleczka z kompletu Ellen zginęła. Ellen zarzuciła Leili, że ją zabrała, lecz ta zaprzeczyła, a laleczka nigdy się nie odnalazła. Teraz, trzynaście lat po tym, jak pierwszy raz usłyszałem tę historię, uderzyła mnie jej ironia, bo Leila zaginęła tak jak matrioszka Ellen i też nigdy się nie odnalazła. Może powinna się ją postawić na murku na zewnątrz, jak się robi ze zgubionymi rękawiczkami, mówię, na wypadek gdyby ktoś przyszedł jej szukać. Mina jej żednie i robi mi się przykro, bo to tylko matrioszka Ale ponieważ pojawiła się od razu po telefonie od toniego czuję, że to dla mnie trochę za dużo Nie pomyślałam o tym, przyznaję Zresztą teraz będę ci mógł kupić tyle matrioszek, ile tylko zechcesz Obiecuję, chociaż oboje wiemy, że nie o to chodzi Wytrzeszcza oczy Chcesz powiedzieć, że... Tak! Unoszę Ellen i wiruje z nią w kółko Zwracam uwagę nie po raz pierwszy że jest o wiele lżejsza od Leili. Kosmyki kasztanowych włosów wymykają się z jej krótkiego kucyka i opadają na twarz. Zaciska dłonie na moich ramionach. Grand-James zainwestował piszczy. Tak odpowiadam odsuwając myśli o Leili. Przestaję się obracać i stawiam elen na podłodze. Zakręciło jej się w głowie i zatacza się na mnie, a ja chwytam ją w objęcia. — Cudownie! Harry jest pewnie zachwycony! — wyślizguje się z moich ramion. — Zaczekaj tutaj! Za chwilkę wracam! Znika w kuchni, a ja siadam na kanapie i czekam. Peggy wpycha mi się między nogi, więc ujmuję jej łeb w obie dłonie i z ciężkim sercem zauważam, jak bardzo posiwiała. Delikatnie pociągam ją za uszy, co tak uwielbia, i mówię, że jest piękna. Często to powtarzam, może nawet zbyt często. Ale prawda jest taka, że Peggy od zawsze jest dla mnie czymś więcej niż psem. A teraz z powodu matrioszki. Wydaje się to złe. Jestem zdenerwowany, ciężko mi usiedzieć, bo rozsada mnie energia. Chciałbym pójść do swojej pracowni, specjalnej do budówki w ogrodzie i upewnić się, że matrioszka, o której Ellen nie wie, wciąż tkwi w kryjówce. Zmuszam się jednak do cierpliwości. Przypominam sobie, że wszystko w moim świecie jest dobre — ale to trudne i już prawie ruszam za elen, kiedy ona wraca z butelką szampana w jednej ręce i dwoma kieliszkami w drugiej doskonale uśmiecham się do niej ukryłam go parę tygodni temu w głębi lodówki mówi stawiając kieliszki na stole i podając mi butelkę. Ho ho chwytam butelkę i używam jej do przyciągnięcia elen ku sobie. Mam na myśli ciebie. Przez chwilę trzymam ją mocno. Szampan tkwi między naszymi ciałami. Czy ty masz pojęcie, jaka jesteś piękna? Ponieważ komplementy zawsze ją peszą, opuszcza głowę i całuje mnie w ramię. Skąd wiedziałaś, że Grant jednak w to wejdzie? Nie wiedziałam, ale gdyby tego nie zrobił, szampan byłby na pocieszenie. Teraz rozumiesz, dlaczego uważam, że jesteś doskonała? Wypuszczam ją, jednocześnie całując. Odkręcam drucik i uwalniam korek z butelki. Szampan się pieni, Elen szybko chwyta kieliszki ze stołu. Zgadnij, dokąd cię zabieram dziś wieczorem? Pytam, nalewając. Do McDonalda? Do Hideout. Patrzy na mnie z zachwytem. Naprawdę? Tak. Harry zaprasza, w ramach podziękowania. Później, kiedy Elen szykuje się na górze do wyjścia, idę do pracowni w ogrodzie, siadam przy biurku i wysuwam górną szufladę po prawej stronie. To wielkie zabytkowe biurko z orzechowego drewna, a szuflada jest tak głęboka, że muszę daleko sięgnąć, by wymacać drewniany piórnik ukryty na samym końcu. Wyjmuję umoszczoną tam malowaną laleczkę. Wygląda identycznie jak ta, którą Ellen znalazła przed domem, a kiedy moje palce zaciskają się wokół gładkiej lakierowanej figurki, czuję to samo nieprzyjemne szarpnięcie co zawsze mieszaninę tęsknoty i żalu, osamotnienia i beznadziejnego smutku a także wdzięczność, bo gdyby nie ta drewniana laleczka, mógłbym zostać oskarżony o zamordowanie Leili. Należała do niej była tą najmniejszą z kompletu matrioszek, które Leila miała w dzieciństwie, a kiedy zginęła laleczka Ellen, Leila nie rozstawała się ze swoją w obawie, że Ellen ją zawłaszczy. Traktowała ją jak talizman, a kiedy się denerwowała, trzymała między kciukiem a palcem wskazującym i delikatnie pocierała jej gładką powierzchnię. Robiła tak właśnie w trakcie naszej podróży z merzew skulona przy drzwiach samochodu, a następnego ranka, kiedy policja wróciła na parking, znaleziono laleczkę na ziemi, w pobliżu miejsca, w którym zaparkowałem samochód, obok kosza na śmieci. Znaleziono tam również rowkowate zagłębienia, które. Jak zauważył mój prawnik, sugerowały, że Lejla została wywleczona z samochodu i celowo upuściła laleczkę, jako wskazówkę. Ponieważ nie było dowodów na inny przebieg wypadków, ostatecznie pozwolono mi opuścić Francję i zatrzymać matrioszkę. Odłożyłem ją z powrotem do kryjówki i poszedłem poszukać Ellen. Lecz później, kiedy leżeliśmy już w łóżku, syci po wykwintnej kolacji w hideout, ze splecionymi ciałami przeklinałem w duchu matrioszkę znalezioną przez Ellen. Stanowiła kolejne przypomnienie, że bez względu na to, ile lat przeminie, nigdy całkiem nie uwolnimy się od Layli. Rzadko mija miesiąc, żebyśmy nie słyszeli albo nie widzieli jej imienia. Ktoś nawołuje kogoś na ulicy. Takie imię nosi bohaterka filmu albo książki. Tak się nazywa nowo otwarta restauracja, cocktail bar, hotel. Przynajmniej nie musimy już ciągle mierzyć się z tym, że Leila prawdopodobnie została przez kogoś zauważona. Wczorajsze zgłoszenie Tomasa było pierwsze od wielu lat. Zaraz po zniknięciu Leili sypały się ich setki. Chyba każdą rudowłosą dziewczynę uznawano za potencjalną kandydatkę. Spoglądam w dół na Ellen, wtuloną w zgięcie mojej ręki i zastanawiam się, czy ona również myśli o Leili. Jednak sądząc pomiarowym oddechu, już zasnęła i cieszę się, że nie powiedziałem jej o telefonie niego. Wszystko, włącznie ze sprawą zaginięcia Leili, byłoby łatwiejsze, gdybyśmy z Ellen zakochali się w kimś innym zamiast w sobie. To nie powinno mieć znaczenia, że Ellen jest siostrą Leili, skoro od jej zniknięcia minęło już dwanaście lat. Ale oczywiście ma to znaczenie. Wcześniej. Wydaje mi się, Lejlo, że wieki minęły od chwili, gdy ujrzałem cię po raz pierwszy. Nie jestem pewien, czy w ogóle o tym wiesz, ale w owym czasie miałem dziewczynę, zupełnie do ciebie niepodobną. Robiła równie zawrotną karierę w reklamie, co ja w City. Wspomnienia wyprawiają dziwne rzeczy z czasem. Zawsze myślę o tobie, kiedy wspominam Harego i mieszkanie w St. Catherine docks, chociaż spędziłaś w tym świecie o wiele mniej czasu niż moja ex. Doprowadziłaś do tego, że moje wcześniejsze życie się zakończyło. Odtąd wszystko dzieliło się na przed-Lejlą i po-Lejli. Był sylwester 2004 roku, musiało być tuż po dziewiętnastej. Pewnie tego tak dokładnie nie pamiętasz, ale ja owszem, ponieważ. Harry uparł się, byśmy wyszli do teatru ze znacznym wyprzedzeniem. Nie obchodziło mnie, że to niby taki ważny wieczór, ale wówczas odnosiłem się obojętnie do bardzo wielu spraw. Dopóki nie poznałem ciebie. Kiedy schodziłem z Harrym na stację metra przy Liverpool Street, nie miałem pojęcia, że zaraz się zakocham. Harry musiał doładować swoją kartę Oyster, a kiedy stał w ogonku przy automacie, ja obserwowałem ludzi pędzących w miejsca, w których zamierzali przywitać nowy rok. Po kilku minutach moją uwagę przyciągnął błysk koloru na tle szarości i czerni londyńczyków, najpiękniejsza czerwień, jaką widziałem w życiu. I oczywiście to byłaś ty, a raczej twoje włosy. Pamiętasz, jak stałaś oparta o przeciwległą ścianę, śledząc przerażonym wzrokiem przelewający się wokół tłum? Wyglądałaś na wystraszoną, ale wtedy najzwyklejsze rzeczy budziły w tobie lęk. Tłum, psy, ciemność, tak strasznie bałaś się psów, że na widok zbliżającego się psa potrafiłaś przejść na drugą stronę ulicy, by uniknąć spotkania z nim, nawet jak szłaś ze mną, a zwierzę było na smyczy. A tego dnia w metrze, kiedy przywierałaś do ściany, by uniknąć tłumu, twoje włosy znalazły się pod sztucznym oświetleniem i wyglądały, jakby zajęły się ogniem, w krótkiej fioletowej spódniczce, sznurowanych butach do kostek i ze swoimi krągłymi kształtami, tak bardzo różniłaś się od chudych jak patyki kobiet w eleganckich kostiumach i ciemnych, zimowych płaszczach. A potem uniosłaś głowę i nasze oczy się spotkały. Zrobiło mi się głupio, że zostałem przyłapany na tak intensywnym wpatrywaniu się w ciebie i starałem się odwrócić wzrok. Jednak twoje oczy przyciągnęły mnie z powrotem, i sam nie wiem kiedy, przemaszerowałem na drugą stronę hali. Potrzebujesz pomocy? Spytałem, patrząc w twoje zielono brązowe oczy. Orzechowe, jak dowiedziałem się później. Wyglądasz na nieco zagubioną. Nie spodziewałam się, że w Londynie panuje taki ruch, odparłaś ze szkockim zaśpiewem. Co za tłumy? Jest wieczór sylwestrowy, wyjaśniłem. Wszyscy jadą imprezować. A więc nie zawsze tak jest? Zazwyczaj tylko wczesnym rankiem i późnym popołudniem. Chciałaś kupić bilet. Tak. Dokąd się wybierasz? Pamiętasz swoją odpowiedź? — Do hostelu — powiedziałaś. — Gdzie on jest? — spytałem. — Nie wiem dokładnie. Chyba w pobliżu Piccadilly Circus. — Masz adres? — pokręciłaś głową. — Może jest na rezerwacji? — nalegałem. I wtedy przyznałaś, że nie zarezerwowałaś żadnego pokoju. Twoja naiwność mnie przeraziła, ale też oczarowała. — Może być trudno znaleźć łóżko w Sylwestra — wyjaśniłem. Pobladłaś, co uwydatniło piegi na twojej skórze i właśnie wtedy się w tobie zakochałem. Masz komórkę? spytałem. Znów pokręciłaś głową. Nie. Spotkanie kogoś tak niezorganizowanego, nietkniętego przez współczesne życie i londyński pęd było jak uderzenie alkoholu do głowy. Gdyby to był ktokolwiek inny, odszedłbym szybko, zanim zdołałbym nie spytać, jak znaleźć numer do hostelu. Ale ja już zacząłem zdawać sobie sprawę, że nie mógłbym od ciebie odejść. — Ile masz lat? — spytałem, bo nagle musiałem się dowiedzieć o tobie wszystkiego, co się dało. — Osiemnaście. — Prawie dziewiętnaście. Uniosłaś wyzywająco brodę. — Nie uciekłam z domu, jeśli to ci przyszło do głowy. Od odpowiedzi wybawił mnie Harry, który wyrósł nagle u mojego boku. — Wszędzie cię szukam. Czy nie zostawiłem cię o tam? Nie odrywałem od ciebie wzroku. Ta młoda dama szuka hostelu w pobliżu Piccadilly Circus. Znasz go? spytałem przekonany, że zapewne nie zna, bo już liczyłem na to, że zabiorę cię do nas. Raczej nie spojrzał na ciebie życzliwie. Musieli ci podać adres, kiedy robiłaś rezerwację. Ona nie ma rezerwacji. Otworzył szerzej oczy ze zdziwienia. Wątpię, byś znalazła jakieś miejsce w Sylwestra. To co ja mam zrobić? spytałaś z nutką paniki w głosie. Harry podrapał się po głowie, jak zawsze, gdy natykał się na problem. Nie mam pojęcia. Będziemy musieli coś wymyślić? Odezwałem się cicho. Obrócił się ku mnie, a jego spojrzenie mówiło To nie nasz problem. No i miał rację. To nie był nasz problem, tylko mój. Słuchaj, pomogę jej znaleźć jakiś hostel albo hotel, powiedziałem. Nie możemy tak po prostu jej tu zostawić. No cóż, może ktoś inny jej pomoże. Idziemy do teatru, przypomniał. Słuchaj, nie martw się, dam sobie radę, wtrąciłaś się. I tak zabrałam ci już sporo czasu. To moja wina powinnam to zaplanować z wyprzedzeniem, ale nie miałam pojęcia, że Londyn będzie taki. Szukałaś słowa. Szalony, sięgnąłem do kieszeni marynarki. Wyjąłem portfel i wyłuskałem z niego bilet do teatru. Masz, rzuciłem, podając go haremu. Zabierz samantę. Chciała na to iść, prawda? Tak, ale wcisnąłem mu bilet w rękę. W porządku. Do zobaczenia później, na przyjęciu. Próbował pochwycić moje spojrzenie, ale go zignorowałem. Dzwoń do samanty. Może się z tobą spotkać w teatrze. I zanim zdążył się znów odezwać Wziąłem twoją torbę i ruszyłem przez halę. Chodź ze mną. Skierowałem się do wyjścia, a serce waliło mi, jak zawsze, gdy miałem zaraz zrobić coś. Emocjonującego albo niebezpiecznego. Martwiąc się, że cię zgubię w tłumie na ulicach, sięgnąłem po twoją dłoń. Trzymaj się mnie! zawołałem, przekrzykując ruch uliczny. Twoja dłoń zacisnęła się wokół mojej. Nie martw się, tak zrobię odkrzyknęłaś. A ja miałem nadzieję, że będziesz to robić zawsze. Teraz jest sobota. Więc idę z Peggy po świeże pieczywo na śniadanie, a Ellen jeszcze się wyleguje. W niedzielę to zwykle ja mogę sobie dłużej poleżeć, a Ellen szykuje jajka na bekonie. Mówi, że pewnego dnia będziemy za starzy na wylegiwanie się, bo nie mogąc wytrzymać dłużej w łóżku po bezsennej nocy, będziemy się zrywać skoro świt i pichcić owsiankę. Pewnie ma rację. Do wsi jest niedaleko, a piekarnia znajduje się między kioskiem z gazetami a rzeźnikiem. Kupuję chleb pełnoziarnisty i kilka gazet, a kiedy wchodzę do rzeźnika, Roba, by się z nim przywitać, widzę ładny udziec jagnięcy na nasz jutrzejszy lunch. Trochę za duży tylko dla Ellen i dla mnie, ale jest jeszcze Peggy. Wracając do domu wybieram okrężną drogę nad rzeką, mając nadzieję, że nie wpadnę na Ruby, właścicielkę miejscowego pubu pod Kawką. Rankiem Ruby często wyprowadza tam swojego teriera Airedale, a przy spotkaniu nadal czujemy się trochę niezręcznie. Zaczęliśmy się spotykać z Ruby w 2014, po skromnej uroczystości upamiętniającej Lejle, na której poznałem Ellen. Do tej pory nikt z Bridge nie wiedział, że jestem byłym partnerem młodej kobiety, która zaginęła we Francji. Kiedy moja prawdziwa tożsamość została odkryta w artykule w gazecie, która ukazała się wkrótce po ceremonii, nie wywołało to niczyjego niepokoju, jako że od sześciu lat żyłem spokojnie pośród tych ludzi. Byli raczej zaciekawieni, niż przestraszeni w związku z ewentualnością, że mają u siebie morderce. Dzięki temu zyskałem większą pewność siebie, przestałem się kryć i zacząłem wchodzić w bliższą komitywę z miejscowymi. Jeśli ludzie zagadywali mnie o przeszłość, mówiłem im prawdę, no powiedzmy tyle prawdy, ile chciałem im zdradzić. Dziwnym zrządzeniem losu dziennikarz, który wytropił mnie w Devonshire i ujawnił w Simonsbridge, był kuzynem Ruby. Było jej przykro z powodu roli, jaką odegrał i wynagrodziła mi to na wiele sposobów. Lubiłem być z Ruby, kobietą tak pełną życia i wyrozumiałości. Kiedy Harry nakłonił mnie do powrotu do pracy, zatrzymywałem się w londyńskim mieszkaniu w trakcie tygodnia, a do Simons Bridge wracałem w weekendy, by widywać się z Ruby i Peggy, która podczas moich wyjazdów zostawała pod kawką W moim przekonaniu relacja z Ruby pozostawała niezobowiązująca, mogłem zawiesić ją w poniedziałkowy poranek, kiedy wyjeżdżałem do Londynu i podjąć na nowo, kiedy wracałem do Simons Bridge, w piątkowy wieczór od Harego, który utrzymywał kontakt z Ellen od czasu ceremonii upamiętniającej Lejle, dowiedziałem się, że Ellen próbuje zostać ilustratorką. Kiedy wreszcie znalazła sobie agentkę i musiała przyjeżdżać do Londynu na spotkania, Harry zapraszał ją, by zatrzymywała się w naszym mieszkaniu. Na początku trzymałem się na dystans, zostawiałem ich we dwoje, by zjedli razem kolację i zastanawiałem się, czy coś ich łączy. Kiedy kariera nabrała rozpędu, Ellen zaczęła częściej przyjeżdżać do Londynu, a ja zauważyłem, że czekam z radością na jej wizyty. Czasami nasze oczy spotykały się nad stołem, a wtedy odwracałem wzrok, bo nie chciałem się w nic angażować. Potem jednak zacząłem zapraszać ją na wspólne weekendy w Simon's Bridge. A gdy pewnego wieczoru grzaliśmy się przy kominku, nachyliła się i mnie pocałowała, więc skończyliśmy w łóżku. Nie zamierzałem okłamywać Ruby, kiedy spytała mnie o Ellen. Chodziło raczej o to, że czułem się nieswojo w związku z tym, kim jest Ellen. Nie winię Ruby za to, że poczuła się urażona, kiedy Ellen wprowadziła się do mnie w zeszłym roku. Może to niesprawiedliwe, ale zawsze podejrzewałem, że artykuł pod tytułem Partner zaginionej kobiety sprowadza jej siostrę, który ukazał się krótko potem w prasie, był sprawką Ruby. A ponieważ Ellen i ja wkrótce mamy się pobrać, chciałbym odłożyć rozmowę, w której Rubi powie mi, że bardzo się z tego cieszy, jednocześnie zabijając mnie wzrokiem, do czasu, aż sam zdążę przywyknąć do tej myśli. Nie byliśmy pod kawką od paru tygodni, od dnia, w którym w lokalnej gazecie ukazało się obwieszczenie o ślubie. Ellen uparła się, by je tam zamieścić, ponieważ czuła, że wszyscy, a zwłaszcza Rubi, powinni wiedzieć, że tu zostaje. Myślę, że miała nadzieję zamknąć usta tym, którzy szeptali, że nie powinniśmy być w związku. Są bowiem tacy, którzy nie pochwalają tego, że żenie się z siostrą Lejli. Nie mówią tego otwarcie, ale widzę to po ich oczach i słyszę w głosie, kiedy składają nam gratulacje. Przywołuję Pegi z rzeki, a gdy już otrząśnie się na mnie z wody, wracam ścieżką prowadzącą do drogi, zadowolony, że udało mi się uniknąć spotkania z Rubi. Kiedy zbliżam się do domu, widzę, że coś stoi na murku otaczającym ogród i rozpoznaję maleńką matrioszkę, którą Ellen znalazła w zeszłym tygodniu. To, że zatrzymała laleczkę na tak długo, zanim odłożyła ją na miejsce, w którym ją znalazła, mówi mi, ile ten drobiazg dla niej znaczy i znów czuję się winny, bo powiedziałem, że nie powinna go zatrzymywać. Teraz wątpię, by właściciel przyszedł tego szukać. Czuję się jednak winny również z innego powodu. To kolejny dowód, że Ellen nigdy nie postępuje wbrew temu, co jej mówię, nigdy nie okazuje mi nieposłuszeństwa i chociaż zapewnia to spokojne życie, wprawia mnie w zakłopotanie. Wkładam laleczkę do kieszeni dżinsów i wchodzę do domu. Spodziewam się znaleźć Ellen w kuchni, ale ona woła do mnie z góry. Posyłam po nią Peggy, a sam sprawdzam w telefonie notowania giełdowe. Kilka minut później Ellen przychodzi do kuchni. I wygląda tak ponętnie w swojej kusej piżamce, że mam ochotę chwycić ją w ramiona i zanieść z powrotem do łóżka. — Mam nadzieję, że nie wychodziłaś tak na dwór — droczę się z nią. — Na dwór? Żeby odstawić na murek matrioszkę. Wsuwam rękę do kieszeni, zamierzając ją zaskoczyć tą laleczką, bo niby czemu miałaby jej nie zatrzymać. Jeszcze jej nie odstawiłam. Patrzę na nią, sądząc, że żartuje. Ale ona się rumieni. Moje palce, zaciśnięte wokół matrioszki, sztywnieją. Co to znaczy, że jeszcze jej nie odstawiłaś? Miałem to zrobić po śniadaniu. Tłumaczy się, mylnie biorąc moje zaskoczenie za irytację. Nie zamierzałam jej zatrzymać. Gdzie ona jest? Wkurza mnie, że mój głos brzmi, jakbym się złościł, a ja tylko jestem roztrzęsiony. Wybiega z kuchni i wraca z dużą matrioszką, która stoi na szczycie tekowego kredensu w naszej jadalni, od kiedy Ellen wprowadziła się do mnie w zeszłym roku. Rozkręca lalkę i wyjmuje tę tkwiącą wewnątrz, ją również rozkręca i wyjmuje kolejną, i tak dalej. Kiedy rozkręca ostatnią matrioszkę, dociera do mnie, że żartuje, że w środku nic nie będzie, a ona się uśmiechnie i powie, że oczywiście odstawiła lalkę z powrotem. Unoszę brew i zaczynam się uśmiechać. O, proszę, jest. Wyjmuje maleńką matrioszkę i stawia na blacie kuchennym pośród jej rozłożonych kuzynek. Chciałam zatrzymać ją tylko na jakiś czas. Zachowując uśmiech na twarzy, niedbale wyjmuje rękę z kieszeni, zostawiając w środku laleczkę znalezioną na murku. Ej, w porządku. Zatrzymaj ją, jeśli chcesz. Patrzy na mnie z powątpiewaniem. Naprawdę? Tak, przecież nikt nie przyjdzie jej szukać. Prawda? Nie, raczej nie. Zaczyna składać na powrót matrioszki, ale zamiast wkładać jedną w drugą, ustawia je obok siebie na blacie, zaczynając od największej, a kończąc na tej maleńkiej. Doskonale pasuje do całego kompletu. Proszę bardzo, cała pięcioosobowa rodzinka. Jakie to dziwne, że po tylu latach wreszcie znalazłam tę zaginioną. Odwracam się, ciekaw, jakby zareagowała, gdybym jej powiedział, że właśnie znalazłem drugą matrioszkę. Jeśli by ciało Leili zostało odnalezione, Ellen przypisałaby pojawienie się matrioszki dziwnemu zbiegowi okoliczności. Ale ciała Leili nigdy nie odnaleziono. A jeśli jest coś, czego nie chcę, to tego, żeby Ellen myślała, że jej siostra może nadal żyć. Za nic bym nie chciał by karmiła się złudną nadzieją. Wcześniej Tego wieczoru przejście ze stacji Liverpool Street do St. Catherine Docks zabrało nam 36 minut. Kiedy przedzieraliśmy się przez tłumy ludzi stojących przed pubami i barami winnymi, gdzie już świętowano nadejście Nowego Roku, wmawiałem sobie, że czuję się, jakbym był na rauszu z powodu panującej wokół atmosfery. Ale wiedziałem, że było tak z twojego powodu. Jak masz na imię? spytałem. Leila. Spodziewałem się czegoś bardziej szkockiego, przyznałem. Miałam szczęście, bo moje imię wybierała mama. Tata wybrał imię dla siostry i ona nie miała tak dobrze. Ojciec pochodzi z wyspy Isle, więc nazwał ją Ellen, na cześć Port Ellen. Ale to i tak całkiem ładne imię. Tak, owszem. A ty? Jak masz na imię? Finn. Jesteś Irlandczykiem? Tak, urodziłem się i wychowałem w Irlandii. Nie sposób przejść obojętnie obok ogromnej Tower of London, dumnie oświetlonej na tle nocnego nieba, ani majestatycznego Tower Bridge. Gdy dotarliśmy do nabrzeża, gdzie ludzie imprezowali na przycumowanych tam jachtach i statkach, byłaś oszołomiona. To jest Londyn? spytałaś. Tak, odparłem, zadowolony z Twojej reakcji na miasto, które kochałem. Przystanąłem przed swoim blokiem. A tu mieszkam. Mieszkasz? Nagle w twoim głosie zabrzmiało powątpiewania. Ja przypomniałem sobie, że miałem ci poszukać hostelu albo hotelu. Tak, nigdzie nie znajdziesz dziś noclegu, więc możesz zostać ze mną i harym. Jutro znajdziemy ci hostel. Nadal nie wyglądałaś na przekonaną. Mamy osobny gabinet z rozkładaną kanapą. Możesz tam spać. Obiecuję, że będzie ci dobrze. Wstukałem kot na domofonie, a ty po chwili wahania weszłaś ze mną do środka. W windzie twój niepokój wzrósł, no ale przecież prawie cię porwałem. Chciałem cię uspokoić, zapewnić, że nie kłamie, że nigdzie nie znalazłabyś dziś miejsca do spania, ponieważ każdy hotel, każdy hostel jest zabukowany od wielu miesięcy. Ale dojechaliśmy już na trzecie piętro, więc miałem nadzieję, że jak tylko zobaczysz mieszkanie, poczujesz się pewniej. O Boże. To naprawdę twoje? Wydusiłaś, gdy oprowadzałem cię po wnętrzu. Moje i Harego. Piękne. Następnych kilka godzin zlało mi się w mgliste wspomnienie. Byłaś głodna, pamiętasz? Więc usmażyłem omlet, a potem przy jedzeniu każde z nas opowiedziało trochę o swoim życiu. Mówiłaś, że od urodzenia mieszkałaś na Louis, jednej z wysp hebrydów zewnętrznych. Byłaś całkiem szczęśliwa do czternastego roku życia, kiedy zmarła twoja matka. Powiedziałaś, że potem zrobiło się trudno. Ojciec wpadł w alkoholizm, a ty odliczałaś dni do chwili, gdy będziesz mogła opuścić dom. Zostałam na Boże Narodzenie, powiedziałaś. Potem spakowałam się i wyjechałam. Postanowiłam, że pierwszego stycznia będę w Londynie. Zawiesiłaś głos, a światło z masywnej lampy wiszącej nad stołem zamigotało na twoich włosach. Nowy rok, nowe życie. W każdym razie taką mam nadzieję. A co z twoją siostrą? Spytałem. Nie chciała wyjechać. Łzy napłynęły ci do oczu. Tak, ale w końcu nie mogła. Dlaczego? Odpowiedziałaś dopiero po długiej chwili milczenia. Tata maraka, poza tym jest cukrzykiem. Ktoś musi się nim opiekować. Przykro mi Nagle się roześmiałaś, co wytrąciło mnie z równowagi. Możemy pomówić o czymś innym. Nie chcę się smucić w Sylwestra. Wybieram się na imprezę. Wskazałem przez okno budynek po drugiej stronie portu. Mój szef mieszka na najwyższym piętrze. Chodźmy razem. Wyglądałaś na niezdecydowaną. Nie mam żadnego wyjściowego stroju. Możesz pójść w tym, co masz na sobie, zapewniłem. Z imprezy niewiele pamiętam oprócz wrażenia jakbym wstąpił do równoległego świata. Zupełnie nie pasowałaś do kobiet w sukniach, z wypielęgnowanymi, polakierowanymi paznokciami, z ufryzowanymi włosami, a ja nie mogłem uwierzyć, że jeszcze kilka godzin wcześniej żyłem w tym świecie. Wydawał się duszny i nudny, a kiedy Caroline objęła mnie w pasie i spytała, jak mi się podobało przedstawienie, z trudem przypomniałem sobie, że to moja dziewczyna przedstawiłem ci ją, a jej pokrótce wyjaśniłem, co zaszło. Może chodziło o wzmiankę o hostelu, w każdym razie historia ją rozbawiła, a kiedy odwróciła się do mnie i uniosła znacząco brwi, wiedziałem, że się z ciebie naśmiewa. Zacisnąłem pięści, nienawidząc jej za to.